Witajcie wszyscy! Z tej strony znowu Starkej i dzisiaj, no w sumie, rozpoczynamy naszą dalszą przygodę w Don't Starve, Shipwrecked. Dalej w tak samo badziewnej sytuacji jak było. Jednak... A, no tak, zapomniałem o tym przycisku. No, kontynuując jednak tym razem... No, jeszcze można powiedzieć, że jesteśmy przymuszeni do prędkiego działania, bo... No właśnie, zaczyna się... Pora deszczowa. Pora deszczowa. Która, nie ukrywając, mocno namieszała. Chociaż póki co nie wiem, czy to deszczowa, czy to dalej jest ta wietrzna. No nieistotne, chyba raczej wietrzna. No ale kontynuując, namieszała znacznie. Nie wiem, co mam robić. I najprościej w świecie. Mój najbliższy cel do osiągnięcia to postawić, gdzie to jest. Super. Nawet nie pamiętam recepty, a już idę się tym zająć. Dobra, tu jest gdzieś jakaś szrafa koralowa. I gdzie jeszcze? Tutaj. Dobra, więc... dół... Powinniśmy trafić na koralowce, albo tam po prostu na wprost. Dobra, wiecie co, płyniemy na wprost. Tam to jednak jest bezpieczniejsze rozwiązanie, bo wiem, że tam trochę tego będzie. A nie ukrywając, wiatr i woda będą bardzo szybko niszczyły nam... No, jak to się nazywa? No, stopień rozpalenia... obecny i tej... No, obecnego ogniska. Więc przydałoby się taki kominek sobie zrobić, który będzie na tyle skuteczny, jeśli da się tak to określić, no żeby w końcu móc nas ochronić trochę przed zmoknięciem. To właściwie nie nas, tylko nasz ogień, no ale rozumiecie. No. Jeszcze póki pamiętam, chciałbym wam przekazać dosyć interesującą informację. Otóż po długich czasach, no może nie tyle co czasach, raczej po długich miesiącach, można powiedzieć już, że latach chyba nawet, prośb od fanów, czy prośb, nie prośb, no ale mniejsza o to. Po długim czasie wyczekiwania przez wielu, jakby to nazwać, no, miłośników gry, Clay Entertainment, czyli bądź co bądź twórca, developer, jak zwał, tak zwał, zdecydował się dodać fragmenty Shipwrecked do wersji Together. Co może sugerować, że jeśli znajdę odpowiednią drużynę i będziecie chętni, przerzucimy się właśnie na wersję Together. A, mam jeszcze jednego kill-offa, super. No, więc... A. Jest to wkurzające, no ale co mam zrobić? Muszę zbierać te koralowce czym prędzej. O, i wodne chwasty w sumie też mogę pozbierać. No, więc... Napiszcie, co o tym sądzicie. Wolicie widzieć moje zmagania w prawdziwym Together z dodatkiem Shipwrecked i kimś jeszcze, czy w prawdziwym Shipwreckcie po prostu pełnoprawnym, a nie tam z elementami, bo żeby nie było, tam na Together są tylko elementy Shipwreckta, nie jest cały Shipwrecked dodany. No, w zasadzie tam dalej standardowy świat i tylko elementy, typu łodzie, jakieś tam specjalne coś jest. Nie sprawdzałem do końca, jak to wygląda. Super, i się zaczyna. Skumsukso płaszczki. Chciałem pozbierać coś jeszcze może, ale nie. Oczywiście musiał się pojawić. Tak więc na tym się prawdopodobnie kończy nasza dzisiejsza przygoda. Bo znając życie, zginę od ich... jakby to nazwać, no... toksycznych gazów. No, chyba tak to najłatwiej można nazwać. I to jest... nie, to jeszcze nie moja wyspa. Widzę, że w sumie nową deskę przydałoby się ogarnąć, albo już jakiś... no nawet inny statek, chociaż... wiecie co? No obecnie mam tylko, że jest już ta pora groźniejsza. Dalej nie zainstalowałam moda. To właśnie zostanę jeszcze na desce surfingowej. Jak będzie pora jakaś spokojniejsza, bez wiatrów, to wtedy może zdecyduję się na przerzucenie się na już jakąś łódkę prawdziwą. Czy to standardową, czy tam cargo boat, czyli taką... transportową, czy może na armored boat, czyli taką typowo obronną.
Zobaczymy, rozumiecie. Na razie musimy po prostu przeżyć ten okres. A w sumie najgorsze jeszcze i tak dopiero przed nami. Ej, desce musimy powiedzieć już pa. Raczej się do niczego więcej niestety nie przyda. Patrzmy w sumie, czy może jakieś nowe muszelki się pojawiły, czy coś. Chociaż nie widzę, więc raczej nikła szansa na to. No i idziemy. Dobra, teraz to do... O, klipsiki czekałem, tak zapomniałem zerzeć. Dobra. Bierzemy, żrymy. I co było potrzebne na to cały chimney? Bojąc chimney, co jest ten cały morski. Miner hat. Obsidian endothermic. Nie, nie. Chociaż endothermic fire też by potrzebował. I... O, jest. Piaskowiec, piasek i drewno. Więc tak. Chciałem właśnie w sumie nie piaskowiec, tylko wapień. Drewno, żaden problem. Piasek trochę gorzej, bo raczej tej piachu nie było. A nie kojarzę, żebym miał ze sobą jakieś zapasy. A nie, są. Teraz jeszcze tylko szybko musimy nazbierać trochę drewna. Pełnia trwa dzień czy dwa, bo już nie pamiętam. Mam nadzieję, że dwa. Bo jeśli jeden, to tak trochę średniawo bym powiedział. I dobra, trwa dwa dni, więc no. Mamy jeszcze spokojny czas, zbieramy drewno. I w sumie, co jeszcze mogę dodać? Chyba najwyższa pora już myśleć o porządnej jakiejś wyprawie. Albo przygotowaniach na jakieś zmagania z nie wiadomo czym. Albo jedno, albo drugie, w sumie nie wiem co jest. A w sumie co ja ubieram zbroję przeciwko pająkom, jak one jeszcze pojedynczo wyłażą. Dobra. Tak więc, zobaczmy, czy mamy już wszystko. Tak, jest wszystko, więc już tylko sobie przygotuję tutaj. I w momencie, w którym będzie trzeba to postawić, to już mogę. Dobra, zobaczmy co jest następne na liście. Żeby nie było, mam taką pseudolistę. Następny chciałbym zorganizować... Czekajcie, co? Nie. To. No, właśnie, suszarnie. Trawy trochę może mamy. Wszystkiego mamy. Trochę mięsa potworów jest. Więc rozumiecie, no warto byłoby spróbować chociaż trochę tego... To wszystko... No powiedzmy, ustabilizować. Bo co z tego, że mam, dajmy na to, żywność na obecny moment, później może jej zabraknąć, ja. Nie ukrywam, że wizje zbudowania lodówki są nikłe, patrząc na to, że tutaj trzeba znaleźć na morzu tych mechanicznych, ubić ich i w ogóle. A pomijając kwestię, że ja nigdy nie umiałem walczyć z mechanicznymi, to jeszcze na morzu łatwiej będzie zniszczyć moją łódkę i będą problemy. Dobra, więc teraz muszę znaleźć tylko kilka najlepiej odosobnionych drzew. Spalcie moją pochodnią. I będziemy mieli pierwszą suszarnię, która bądź co bądź ułatwi trochę magazynowanie żywności. Bo w sumie no, najprościej to można nawet określić, że znacznie wydłuży okres żywotności dowolnego żarcia. Zresztą dowolnego to też nie koniecznie, bardziej mięs. Chyba, że wodne chwasty można też posadzić i zły kwiat to niestety trzeba zebrać, nawet jeśli to wiąże się ze spadkiem psychiki dosyć wysokim. I kontrolowany pożar się udał. Domownicy oczywiście głośno, tak więc no. Wybaczcie, jeśli wszystko słychać, ale jak mówiłem, nawet Yeti ma swoje ograniczenia co do możliwości wyciszania. Żeby nie było, poza Yeti ja sam w sobie też no, dodaję wam komfortu tego, że jednak tam trochę zmieniam. I w sumie...
Tak sobie uświadomiłem na obecny moment, że trawy chyba nie mam. A bez trawy to daleko nie zajdę. Tak więc deski, muszle, nowa deska surfingowa i chyba trawy pora przywozić. Chociaż... to jest konieczne. Deska na pewno, ale czy trawy muszę przywozić? Dobra, ślepy jestem, mam 28 traw. To na pewno było słyszalne, no ale... ten dzień już nie będzie pełni. Tym razem jestem tego pewien. I co to miało być? Nie survival. Tak jest. Tak więc to ustawimy tutaj. Pierwsza rzecz, czy można... tak, można wodne chwasty, glony, wodorosty, jak zwał, tak zwał, można suszyć, więc no. Ile mam węgla? No akurat jednego zabraknie tam. Tyle. Ale... jeszcze jedna lina i zaczynam robić kolejny punkt, tak można powiedzieć, z mojej listy. Taki dosyć poboczny, no ale jednak. Łapiemy motyle. Chcę po prostu zorganizować porządną łąkę kwiatową, na której po prostu później będę chciał posadzić ul. Chciałem posadzić ul, w sumie no, zbudować ul. No i rozumiecie, potem tam dzięki temu mieć stały dostęp do miodu, który bądź co bądź jest jednym z przydatniejszych składników żywieniowych, tak chyba to się da najłatwiej określić. Będę mógł robić wiele rzeczy dzięki niemu, między innymi szynkę w miodzie i inne tam. Recepty znam, ale jak już niejednokrotnie mówiłem, mam te moje mody, które mi trochę ułatwiają. Bo często coś pomylę, coś tam za dużo, coś za mało i potem nie wychodzi to, co chciałem. Albo w przypadku, kiedy jest szansa na kilka rzeczy, to wchodzi monster lasagne. Motylek. Można zamordować. Ale aż takim sadystą jeszcze nie jestem, żeby mordować motyle. Poza tym ich skrzydeł nie potrzebuję. Masło raczej nie wypadnie. Jak mówiłem, łąka się akurat bardzo przyda, bo im większa łąka, tym większy spawn motyli, a im większy spawn motyli, tym więcej motyli. Także no, takie trochę perpetuum mobile. Mógłbym nawet stwierdzić, dobra. Może zobaczymy jeszcze przy okazji, co jest potrzebne do zbudowania ula. W ogóle da się mieć tu ul. 4 pszczoły, 2 deski. Do zrobienia, tak szczerze. Okej, okay, jedna deska. I czego brakuje? 2 muszle. Oczywiście, że biorę sobie zapasową. I w sumie przydało się chyba zorganizować drugą skrzynkę. Tak, druga skrzynka mogłaby nieźle pomóc. Tak więc, zanim wyruszamy na zbieranie materiałów na ul, żeby móc przeżyć, mieć żarcie i w ogóle, ja trochę to pościnam. Nie jedz mi tych wodnych chwastów, ja chciałbym siatkę. Dobra, dobra. Powiększamy jeszcze bardziej łąkę. Licząc na to, że motyle nie przestaną się pojawiać. I mamy zatrutego wąża. Czy naprawdę byłem taki głupi, dałem się ugryźć? Dobra, szybko, co jest potrzebne na odtrutkę? Powinienem mieć składniki. Przynajmniej po raz pierwszy udało mi się zapobiec śmierci od trucizny natychmiastowo. Dobra. Super, już trujące pająki będą wychodzić tak na co dzień. Ale dobra. Chyba pora postawić chimney w takim razie. Już lada chwila. I w sumie farmy też by się przydało załatwić, tylko że z tym to będzie trochę większego problemu, bo będę musiał sprowokować małpy do ataku. A gdyby tak... nie, nie będę spalał tych pająków, jednak trochę szkoda tego wszystkiego. Zobaczmy, czego mi jeszcze brakuje na kolejne susze obszarki. Rozumiecie, jednak wolę mieć tego więcej. I jedna nie wystarczy może. A 2 to zawsze będę mógł jednego wodnego chwasta suszyć. I nie mam jak ugotować czegokolwiek.
No. Wykorzystałem to, że jak się stawia ognisko, od razu ma ono. No jak to się nazywa ten, no. To takie tutaj. Ogień. Jezu, jak ja mogłem zapomnieć słowa ogień. Dobra. Tak więc. W sumie kolejny dzień przeżyty. Ostatni na dzisiejszą sesję właśnie został, dzień 12. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze i zobaczmy, co mi tutaj oferują. Jest coś kogokolwiek przydatnego, co bym chciał postawić? Robot, nie. Boss Repair Kit, nie, nie. Net? Co to jest? A, dobra, już kojarzę. Tutaj niczego takiego nie było. Tutaj klasycznie też nie. No, więc cóż, dzień kolejny. Kupiłem mu tylko na dzień dobry, tak po prostu na zachętę. Klatka się jeszcze nie zniszczyła. Tak więc. A w sumie trochę głupota, że zrobiłem tę siatkę, jeśli. Czy że używam, jeśli chcę iść po te. Po pszczoły. Będę i tak potrzebował czterech. Użyć chociaż, więc no. Okej, więc. W sumie. Zrobię sobie zapasową. Tak więc to dobry pomysł. I postawię też pułapkę na ptaki. Zawsze jakieś źródło stabilnego mięsa, takiego. No. Jak to nazwać? No. Super, ptaki. Jezu, jakie ptaki, piesy! Te piesy idą. Tak więc. Poczekałbym na lądzie. No ale jednak czasu trochę szkoda. Więc dajcie chwilę, domownicy pukają jak zwykle. Dobra. Tak więc kładziemy deskę. Mam nadzieję, że nie słyszeliście wszystkiego, co tutaj było. Prawdopodobnie się tam usłyszeliście. Bierzemy koszulę. Bierzemy dzidę, która już prawie w połowie się złamała. Zbieramy kilka patyków. I miejmy nadzieję, że będzie ich na wystarczająco mało, żebym przeżył to spotkanie. I nie zrobiłem skrzynek. Ale cóż. Zobaczmy, czy w ogóle gdzieś odkryłem jakieś. Tak, są pszczoły, dobra. Czyli tam trzeba będzie spróbować złapać 4, a potem rozwalić ul. Ej, pewnie będę żałował tych decyzji, no ale. Tym razem podchodzę poważniej do kwestii przeżycia. Nie, tak w sumie patrzę te wszystkie teksty, bo jednak nie słuchałem ich nigdy. Możecie przychodzić szybciej piesy, czemu krokodyle? A, no nareszcie są. Jeden? Wszystko. Liczyłem na więcej, tak szczerze mogę powiedzieć. No ale zapomniałem, że to pierwsze spotkanie z futrzakami, jeśli da się ich tak nazwać. Ale patrzmy na to, że to są krokodyle. Krokodyle bardziej są zimnokrwiste, nie mają futer, mają skóry, zatem to. No nie wiem, jak ich nazwać. Ale tak czy siak. No. Rozprawiłem się z nim bezproblemowo. I w sumie muscle sticky by się przydały. Nie pamiętam, jak się je crafci, wiem tylko, że gdzieś tutaj powinny być. Nie, to jest muscle bed. Nie to. B-box, basic farm. O, jest! Właśnie to będzie trzeba postawić kilka sztuk. W ten sposób będę mógł. No. Będę mógł sobie właśnie hodować też te całe, no. Małże? Jest, jest kupa. No więc też, jak już tu będę, to może sprowokuję małpy do rzucania we mnie łajnem, to. Okej, gdzieś tu jest ten ul. Czy znajdę odpowiednio dużo pszczół?
Dobra, dobra. Nie musicie wrzeszczeć, jestem ślepy już. Pszczoła, 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 pszczoła. Mordercze pszczoły. Jasne. Ciekawe, czy w ogóle coś... aha. Bundling w Europe. Co to jest? W sumie nie wiem. Nie będę ukrywał. Jedna pszczoła. Super. Wiecie co, w takim wypadku chyba raczej jeszcze... Zostawię na chwilę ten ul, bo jednak brakuje mi trzech pszczół, żeby móc zbudować. To teraz może spróbowałbym złapać jakieś małpy. Prowokować je do działania. Wiecie, no, kupa te sprawy. Bo jednak jeśli będę miał tego trochę, to zacznę już farmy stawiać i... Moje problemy żywieniowe będą coraz mniejsze. W sumie staną się wręcz znikome. I w sumie jeśli mam już... chociaż nie... Chciałem wziąć te krzaki, ale zapomniałem, że... je trzeba nawozić, a do nawożenia potrzebuję zgnilizny albo... No właśnie... kupy, łajna, nie wiem jak to nazwać. Ja gdzieś tu miałem jedną sztukę. Nie podniosłem w końcu? Albo ja znowu ślepy. Ale dobra, no tak czy siak. Nasz czas antenowy się pomału kończy. A ja w tym oto momencie mogę powiedzieć, że przybyłem, zobaczyłem i można wręcz powiedzieć, że zdamiłem, bo dalej nic nie mam. Tak więc, no. O, no super, teraz! Teraz jest małpa. No halo małpo, uderzyłem cię, rzucaj kupą. I że co, że te mopy już zapomniały o tym, że ich uderzyłem? Co, że jeśli tak jest, to... Mogę powiedzieć im, że mam materiały na pochodnie. Dobra. Jednak pożyjemy sobie trochę dłużej. Bo myślałem, że oczywiście ciemność, a ja niczego nie mam i w ogóle. Tak więc dzisiejszy dzień jest w miarę udany oczywiście. A mówię w miarę, bo mogło być lepiej, mogło być gorzej. Może jakieś żracie uda się przygotować. Może nie. Się zobaczy. Oczywiście następny odcinek jest za... w sumie... Dla was to pojutrze dla mnie, nie, w sumie już nawet nie wiem ile. Bo w sumie nawet trudno mi tak trochę określić. No dobra, najprościej po prostu pogubiłem się. Z czasem, czy w dzień, w którym to nagrywam, był Darkest, czy był Dawnsturf, czy co, więc no. Ale tak czy jak będzie za... dla mnie dwa dni. Albo jutro, dobra. Co ja coś gadam w ogóle. Ja na szybko tylko muszę jakieś coś... wyjść albo Spacey Chili, albo... I co my tu mamy? Na chwilę mnie to podratuje przed śmiercią. Evil Flower. Serio. Nie no, trzeba się ich pozbyć. I złapać trochę motyli. I proszę, proszę, wyszło pozytywnie. To bym się spodziewał. Wyszło spicy chili, no tak więc... Jemy. Wiem, że już niby powinienem kończyć. No i na tym właśnie kończymy. Do zobaczenia w następnych odcinkach. I po prostu trzymajcie się. Hej!